Kraj Małopolska Nauka odszedł profesor Henryk Markiewicz. Kiedy nie wiesz, jak się zachować, zachowuj się przyzwoicie. Zwykł mawiać profesor Henryk Markiewicz, historyk, teoretyk i badacz literatury polskiej. Zmarł we czwartek, 31 października w Krakowie. Miał 91 lat, 1922-2013. Z chwilą śmierci profesora Henryka Markiewicza tracimy jednego z najwybitniejszych przedstawicieli kultury polskiej. Wielkiego uczonego, wspaniałego mistrza, dobrego człowieka. Napisali na stronie internetowej dziekan i Rada Wydziału Polonistyki oraz Społeczność Akademicka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Henryk Markiewicz urodził się 16 listopada 1922 roku w Krakowie. Po wybuchu wojny wraz z ojcem uciekł do Lwowa. To stąd został wywieziony do obwodu Swierdłowskiego w ZSRR. Pracował tam jako robotnik leśny, a później do Uzbekistanu, gdzie był m.in. wychowawcą w Polskim Domu Dziecka. Czytamy w nocie biograficznej. W 1946 roku po powrocie do kraju rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracował w Instytucie Badań Literackich PAN 1949-1968 i na Uniwersytecie Jagiellońskim 1950-1993 kierownik Katedry Literatury Polskiej 1959-1970 i dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego 1977-1984, członek Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności. Profesor Henryk Markiewicz pracował m.in. w Głosie Pracy, Krakowskiej Trybunie Robotniczej i Przekroju w latach 1949-1950. Był PO zastępcy redaktora naczelnego, redaktor naczelny i zastępca naczelnego Życia Literackiego, potem Pamiętnika Literackiego, członek Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Kuźnica. Profesor Henryk Markiewicz jest autorem kilkudziesięciu książek i kilkuset artykułów naukowych z dziedziny teorii historii literatury, które stanowią zasadniczy zrąb polskiego literaturoznawstwa. Dorobek naukowy profesora, dzieła takie jak na przykład Główne problemy wiedzy o literaturze, Wymiary dzieła literackiego, Teorie powieści za granicą, Polskie teorie powieści, Prus i Żeromski, Tradycje i rewizje, Literatura pozytywizmu, Pozytywizm i wiele innych współtworzą obecnie podstawowy kanon wiedzy adeptów polonistyki, teoretyków i historyków literatury i stanowić będą lekturę obowiązkową dla wielu kolejnych pokoleń badaczy literatury, napisano na stronie Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor Henryk Markiewicz otrzymał tytuły doktora honorowego innych uczelni. W roku 2000 został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W 2007 roku złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, a w roku 2012 medalem plus Ratio Quam Vis. Dla swoich uczniów i współpracowników był mistrzem, autorytetem moralnym, życzliwym człowiekiem, doradcą, wielkim erudytą, pedagogiem, a przede wszystkim wielkim uczonym, określanym mianem zegarmistrza myśli z uwagi na niezwykłą umiejętność precyzyjnego formułowania myśli z ogromnym dystansem do siebie i do tego, co robi. W gronie przyjaciół Henryka Markiewicza było wiele znakomitości świata nauki i literatury. Częstym gościem spotkań urodzinowych w Kolegium Majus Uniwersytetu Jagiellońskiego była m.in. noblistka Wisława Szymborska. Profesor Henryk Markiewicz to mój mistrz, to autorytet moralny, człowiek, do którego można było się zawsze odwołać w chwilach trudnych dla uniwersytetu. To wielki uczony, chodząca encyklopedia literatury. Jest nieprawdopodobnie pracowity i nieprawdopodobnie systematyczny. Ma dystans do zawodu, który uprawia, mówił w 2002 roku o profesorze Henryku Markiewiczu równie znakomity człowiek, wówczas rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Franciszek Ziejka. Profesor Henryk Markiewicz był przede wszystkim skarbnicą wiedzy, z której czerpały całe pokolenia takich jak ja, krakowskich żaków. Dziękujemy, panie profesorze. Nie ma wiary bez fundamentu zaufania, ale bierność Boga wobec zła na pewno zaufaniu takiemu nie sprzyja. To też powstaje tutaj błędne koło, by wierzyć. Profesor Henryk Markiewicz. Mój serwis.blogspot.com